mam przyjemność być mentorem naszej pełniarki Celiny Gołębiowskiej i zaprosić Państwa na jej pierwszy wernisaż. Pani Celina ukończyła dwie uczelnie, Politechnikę Szczecińską i Warszawską Szkołę Zarządzania. Pracowała w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, a następnie w Urzędzie Skarbowym w Krakowie. W chwili obecnej jest na emeryturze i spełnia swoje pasje, co jest dopełnieniem umiejętności postrzegania tego, co piękne, żywe i harmonijne. Na wystawie można dzisiaj podziwiać 20 prac namalowanych na płótnie techniką olejną i akrylą. Przekażę teraz głos naszej artystce. Dzień dobry wszystkim. Jest mi niezmiernie miło. Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwa, ponieważ jest to pierwszy mój wernisaż i wielkie ukłony kieruję w stronę pani poseł Ani Dąbrowskiej-Banaszek, która zechciała, zauważyła to, co maluję. Namalowałam tych obrazów już ponad 60. Wydaje mi się, że się spełnia. Przeszłam na emeryturę w 2020 roku i od tego czasu maluję więcej. Mój pierwszy obraz namalowałam w 2011 roku. Jest to obraz Rozstanie. Później była marynistyka. Następnie wzorowałam się na obrazach Picasso, a teraz wyszukuję obrazy w internecie i jest ich setki dziennie. Z niektórych smutnych robię piękne, kolorowe, daję im nowe życie. Jak długo pani maluje już, pani Celina, proszę powiedzieć? Jak zaczęłam w 2011, to już 10 lat minie. To wiemy, skąd czerpie pani pomysły, a skąd takie kolory, bo są wyjątkowe. Tak, kolory są wyjątkowe, tylko z uwagi na obecną pandemię stwierdziłam, że trzeba zrobić taki przekaz do ludzi, żeby pojawił się na ich twarzy uśmiech. Taki nieduży uśmiech, bo kolory dają radość, uśmiech, życie. I stąd ten mój pomysł taki. Żyj kolorem. No to bardzo dobre przesłanie. Dla nas wszystkich z racji pandemii. To przesłanie jest bardzo ważne, żeby wzajemnie sobie dawać radość poprzez swoje działania. Także bardzo dziękuję za to przesłanie, za tę twórczość. Myślę, że wiele pytań mamy. Będzie możliwość obejrzenia prac naszej artystki. Zatem zapraszam na wernisaż. Ja jeszcze chciałam pani poseł podziękować i wręczyć obraz, który dzisiaj skończyłam. Skończyłam obraz naszą chamską studnię. Jest to obraz dla pani poseł, pełen kolorów, energii, żeby nigdy jej nie zabrakło w pracy codziennej. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to, że pani przekazuje swój talent inny poprzez swoje obrazy, że chce się pani z nimi dzielić. Wiem, że wiele już osób zostało obdarowanych, także te prace nie są jedynymi. Część będzie można zobaczyć w katalogu, także dziękując bardzo, zachęcam do kolejnych prac i mam nadzieję, że ten dzień będzie takim dniem, gdzie wiele osób usłyszy o naszej artystce. Bardzo dziękuję.
Jest to jej pierwsza wystawa jej prac, która odbywa się w biurze poselskim naszej pani poseł, pani Dąbrowskiej-Banaszek. No, wrażenia niesamowite, feria bardzo. Bardzo dużo optymizmu w pracach pani Celiny, która jest moją koleżanką, już obecnie emerytką. Jestem świadkiem twórczości pani Celiny od co najmniej 2 lat. Najbardziej emocjonalnie związana jestem tutaj z obrazem pod tytułem Grajek. To jest taka postać lekko zadumana, widać, że już przemarznięty. Gra, liczy na to chyba, żeby zebrać troszkę pieniążków, a może żeby uszczęśliwić świat. Wszystkie prace pani Celiny są bardzo wyraziste, bardzo... Każda chce przesłać coś nam, ale na szczególną uwagę zasługują barwy. Barwy są bardzo mocne i barwy są bardzo optymistyczne. One nadają takiego życia i nadziei na to, że wszystko wróci kiedyś do normy, będziemy żyć normalnie. Chciałbym pogratulować autorce odwagi, że po odejściu na emeryturę zdecydowała się pokazać swoją ciekawą formę spędzania wolnego czasu, czyli twórczość plastyczną, która stanowi jej dzisiaj bardzo ważne zajęcie w wolnym czasie. Piękne, urokliwe obrazy, pełne kolorystyki, jak wspomniała, tworzone w czasie pandemii, kiedy za oknami było smutno i szaro, a jej prace miały za zadanie rozweselić odbiorców, pokazać, że świat jest piękny, że warto zajmować się sztuką. Piękno zresztą jest cechą, którą ludzie w sobie noszą i zgodnie z takim powiedzeniem Norwida, bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy, a praca by się zmartwychwstała, jest to przykład właśnie takiego zmartwychwstania człowieka, który całe życie pracował i sztuka była mu odległa, a teraz staje się jego sensem i treścią życia. Także gratuluję pomysłu tej wystawy. Myślę, że te pierwsze prace to tylko początek wspaniałej twórczości naszej chemskiej twórczyni. Dziękuję bardzo. Witamy. Kamil, powiedz, jakie masz wrażenia? Ci się podobają obrazy? Są bardzo, bardzo piękne. A najbardziej co ci się podoba? Podobał mi się kot sam w salonie. Mnóstwo wrażeń. Zapraszamy Państwa do świata kolorów naszej wspaniałej artystki. Jestem pierwszy raz i mi się bardzo podoba. Bardzo się cieszę, że udało nam się zorganizować dzisiejszy wernisaż. To wyjątkowo wydarzenie w naszej tutaj lokalnej społeczności. Wierzę, że nie po raz ostatni się spotykamy. I chciałabym zapytać o plany na przyszłość. Po pierwsze, dziękuję pani poseł za zorganizowanie tego pierwszego wernisażu, po którym jestem bardzo szczęśliwa, który dodał mi skrzydeł. I przyrzekam, że siadam, maluję dalej obrazy. Mam nowe koncepcje, nowe pomysły. Wierzę, że coś może nowego stworzę, ale na pewno wszystko będzie zawierało kolor, życie, radość, której nam na co dzień brakuje. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i trzymam za sobą. Dziękuję.